Witam serdecznie, Jacek Balkan to jest motodziennik w środę, a dzisiaj mamy dla Państwa trochę o motocyklach, trochę o polskich drogach i oczywiście sporo o nowych samochodach, a zaczynamy od nowego Audi oznaczonego symbolem R4. Już kilka razy o tym ciekawym projekcie mieliśmy okazję wspominać, a dziś robimy to być może po raz ostatni. Dlaczego? Według źródeł niemieckiej motoryzacyjnej gazety, sportowe Audi z centralnie umieszczonym silnikiem, nieco mniejszej, i ze trzy razy tańsze od Rosiem, może być niezdrową konkurencją. Auto może po prostu odebrać klientów w firmie z tego samego koncernu, zdecydowanych na Porsche Boxster albo Cayman'a, albo na tańsze, ale też prostsze w konstrukcji i pozwalające wygenerować większe zyski Audi TT. Trochę szkoda, bo samochodów z centralnie umieszczonym silnikiem, nigdy zbyt wiele. W dodatku wygląda na to, że auto poszło pod topór tylko dlatego, że było za dobre. Do seryjnej, choć ograniczonej produkcji wejdzie za to sportowy Jaguar. Sportowy wręcz supersportowy, a jednocześnie hybrydowy. Jaguarów CX-75 powstanie tylko 250, a każdy z nich będzie się w stanie rozpędzić do setki w czasie krótszym niż 3 sekundy. Koncept car miał dwa silniki elektryczne, po jednym na każdą oś, a do produkcji prądu służył silnik turbinowy, co było pomysłem absolutnie doskonałym. Jednak chyba tylko teoretycznym, bo wersja produkcyjna będzie miała prawdopodobnie zwykły silnik spalinowy. Pewnie o małej pojemności, ale za to dużej mocy. Tyle zapowiedzi, ale warto wspomnieć, że firma Jaguar do super samochodów szczęścia nie ma. A raczej klienci nie zawsze dostają to, co zamówili i za co zapłacili. Ale o Jaguarze XJ220 opowiemy Państwu w czwartek. A teraz jeszcze jeden potwór z Wielkiej Brytanii. Wspaniały, ale z beznadziejną nazwą, czyli McLaren MP412C. Ten samochód występuje też w wersji GT3 i służy do wyścigów. A że firma obiecała jakiś czas temu nowy model każdego roku, to tegoroczny plan wypełni czy raczej zapełni drogową wersją swojej wyścigówki. Produkcja będzie ściśle ograniczona, powstanie 20 sztuk i większość zniknie pewnie w garażach arabskich szejków. Cena będzie ze dwa razy wyższa od podstawowej i będzie oscylować w granicach 500 tysięcy dolarów. Jest jeszcze tylko jeden malutki problem. Wersja wyścigowa ma 500 koni, a zwykła 600. Czy ktoś będzie chciał zapłacić więcej za mniej? Może być kłopot. No, ale jest też cień szansy, że auto wyścigowe będzie jeszcze mocniejsze. Wyścigowe, ale dopuszczone do ruchu po drogach publicznych wersje Super aut to prawdziwa motoryzacyjna elita. Elita dużo droższa, elita gorzej wyposażona, ale naprawdę niesamowicie emocjonująca. A teraz nieco zmieniamy temat i przenosimy się do Czech na spotkanie z niesamowitym motocyklem. 2,5 litra pojemności, 6 cylindrów i to ustawionych nie w układzie V. Do tego bardzo dynamiczna sportowa sylwetka i wielkie hamulce. Kto mógł zrobić takie cudo? Żadna z firm japońskich ani włoskich, a nikomu do tej pory nieznane przedsiębiorstwo z Czech, Midalu. Prace nad motocyklem rozpoczęły się w 2005 roku, a spory grant na sfinansowanie prac badawczych, rozwojowych i przygotowanie motocykla do seryjnej produkcji wyłożył czeski rząd. I już w przyszłym roku ten, uwaga, najmocniejszy seryjnie produkowany motocykl będzie można kupić. Za na razie nie wiemy, nie jest to też znana maksymalna moc. Podobno będzie to 240 koni. Na czeską motoryzację od wielu już lat patrzymy z nieskrywaną zazdrością i nie wygląda na to, żeby to się miało w najbliższym czasie zmienić. A teraz przenosimy się do Polski, niestety, na spotkanie z czymś głupim. Obawiamy się, że inspiracji długo nam jeszcze nie zabraknie. Dla przykładu głupota z ostatnich dni. Warszawa ma nową atrakcję, czyli podświetloną sikawkę. Ładną czy brzydką nieważne, ale zamykanie fragmentu drogi krajowej spowoduje otwarcia, głupota. I ostatnio mamy z nią do czynienia coraz częściej ja to pokaz fajerwerków, a to maraton albo półmaraton, a obwodnicy nie ma. Objazdów albo policjantów, którzy mogliby wskazać drogę również i to jest niezmiennie i niezmiernie głupie. I to wszystko na dziś. Jeszcze tylko przypomnę, że Państwa komentarze są oczywiście bardzo mile widziane. Nie tylko dlatego, że za każdy wpis dostajemy grosika. Kładę się nisko i do zobaczenia już jutro.